Jest przy nas drugi trener zespołu Jezioraka, Leszek Dudkiewicz. Panie Leszku, proszę ocenić tą grę z pozycji chociażby tych czerwonych kartek. Czy to była ostra gra, czy brutalna? Uważam, że to nie była brutalna gra. No, tak się gra w tej chwili, czy w drugiej lidze, czy w trzeciej. Bez walki po prostu nie ma nic. Nic lekko nie przychodzi, dlatego zawodnicy zdają sobie sprawę, że czasami konsekwencje muszą być kartki poniesione. Chociaż nie musiało być w naszym akurat, że sędzia dał czerwoną, no dał, ale po prostu nie musiał tego aż robić, bo to nie była aż taka groźna sytuacja, czy coś takiego. Zawodnik wszedł od boku, a że dostał czerwoną kartkę, no, stało się. Najważniejsze, że wygraliśmy mecz, cieszymy się z tego, ja się cieszę, że moja praca, ileś już lat jestem tu w klubie i przy pierwszym zespole, także nie poszłam na marne i wygraliśmy ten mecz i jesteśmy w 1/4 Pucharu Polski, także... Chciałem podziękować zawodnikom i sobie, i trenerowi, i w ogóle wszystkim w klubie, którzy przyczynili się do tego, że taki jest awans. Panie Leszku, i ostatnie pytanie. Trener Marek Czachorowski nakreślił specjalną taktykę na to spotkanie. Czy według pana została ona zrealizowana w 100%? No, po prostu taktykę nigdy się nie realizuje w 100%. To jest zawsze jakiś tam procent, ale uważam, że żeśmy wykonali większy procent, jakieś 70-80% założeń, dlatego no i wygraliśmy. No. Tych, co mieliśmy wyłączyć zawodników, najsilniejsze punkty żeśmy wyłączyli i po prostu strzeliliśmy bramki. O jedną bramkę więcej niż przeciwnik, także jesteśmy zespołem zwycięskim. Dziękuję. Panie Marku, proszę ocenić już teraz na spokojnie zakończone spotkanie z Amiką. Uważam, że wygraliśmy zasłużenie. Strzeliliśmy jedną bramkę, oni żadnej. To nie znaczy, że mecz był łatwy, prosty i przyjemny. Ja porównuję do meczu z Górnikiem ten mecz. Mecz był bez żadnej finezji, jakichś fajerwerków. Przede wszystkim mecz walki, taka typowa piłka angielska. Cały czas na styk, cały czas dość takie, powiem, twarde, brutalne zagrania i z jednej strony, i z drugiej strony, choć uważam, że Amika troszkę nadspodziewanie zbyt agresywnie zagrała. No my musieliśmy podjąć walkę tą samą, bo w innym wypadku po prostu byśmy byli fizycznie załatwieni, że tak powiem brzydko, i ten mecz byśmy przegrali. Troszkę pod koniec kondycyjnie żeśmy przysiedli, aż mówiłem na konferencji prasowej, że było to wynikiem niestety już zbyt długiego okresu po sezonie, jakby chłopcy byli troszkę wypaleni, mimo że trenowaliśmy ostatni tydzień dość solidnie. Normalnie to było widać, że Amika jest jednak w tym sztosie ligowym i nawet grając w dziesiątkę była bardzo groźna. Chciałbym pochwalić zawodników za to, że zrealizowali te założenie przedmeczowe, to znaczy wyeliminowaliśmy te najbardziej strategiczne punkty Amiki. Chodzi mi o dwóch skrajnych pomocników. No Szafer praktycznie sam się wyeliminował tym zagraniem niepotrzebnym. Natomiast Rafałowicz nie wykonał, albo wykonał jedno dośrodkowanie. Jest to bardzo groźny zawodnik. No i Bugaj, najgroźniejszy, którego bardzo dobrze przykrył Święcki Sławomir. Zastąpił zresztą Roszkiewicza. Druga linia troszkę słabiej dzisiaj zagrała, nasza. Nie było za mało przytrzymania piłki po środku pola. Mimo wszystko za szybko traciliśmy piłkę i później było dużo strat i musieliśmy wracać z powrotem, dużo biegać. Nie chciałbym tu wyróżniać poszczególnych zawodników i oceniać, bo jest to sukces nas wszystkich i wszyscy włożyli naprawdę dużo serca w ten pojedynek. Bardzo powiem, że tak szczerze obawiałem się spotkania z Amiką. Bałem się bardziej niż przed Górnikiem. To nie znaczy, że z Górnikiem zakładałem, że wygramy sobie spokojnie, ale wiedziałem, że Amika to jest mimo wszystko drugoligowiec, co prawda z aspiracjami. Jest zaprawiona w tym boju, w tej twardej walce, w nieustępliwości i ten atut, to znaczy waleczność, te cechy ewolucjonalne troszkę nam wybiła z rąk, bo tymi samymi atutami z nami grała. Myślę, że cieszymy się wszyscy z sukcesu i będziemy czekać z niecierpliwością na losowanie, kogo nam tam teraz przyniesie. Na pewno pierwszoligowy, wydaje mi się już. Panie Marku, dziękujemy za rozmowę.